Cześć dzieciaki Boże, synowie, córki Boga Najwyższego. Witam Was serdecznie i zapraszam na kawałek Bożego Słowa, który przeczytamy. Będziemy się razem modlić, będziemy razem pouczać swoje serca do tego, żeby być coraz bardziej podobnymi do Jego, Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Kochani, dzisiaj przeczytamy z listu do Tesaloniczan, pierwszy list, 4 rozdział, 11 werset. Abyście gorliwie starali się żyć spokojnie, dbać o swoje sprawy i pracować własnymi rękami, jak wam nakazaliśmy. Tutaj w tym rozdziale jest dużo takich nakazów odnośnie takiego zwykłego, przyzwoitego, uczciwego, czystego życia. Tak, żeby żyć po prostu w pewnych takich uczciwych ramach. I apostoł Paweł tutaj dotyka wielu różnych spraw. Tutaj w 11 wersecie jest mowa o tym, żeby gorliwie starać się żyć spokojnie. Gorliwie starać się żyć spokojnie. Co to znaczy takie niespokojne życie? No takie poszarpane. Życie, w którym cały czas się coś dzieje z twojej winy. Dlatego, że coś zaniedbałeś, bo coś ukradłeś, bo kogoś skrzywdziłeś, bo kogoś zdradziłeś, bo o czymś zapomniałeś, bo przespałeś. Jest bardzo wiele rzeczy, których my doświadczamy w naszym życiu, które czasami wydaje nam się, że to diabeł nam tak robi. Wiecie, po prostu to nasze życie jest takie burzliwe i ciężkie, ponieważ diabeł nam tak stawia różne przeszkody na drodze, rzuca kłody i dlatego mamy tak ciężko. A tymczasem jest nam ciężko z naszej własnej winy, ponieważ nie żyjemy spokojnie, nie żyjemy w harmonii, nie żyjemy według tego porządku, który Bóg wyznaczył, tylko cały czas się buntujemy, gdzieś tam wierzgamy, mamy swoje pomysły, gdzieś na nas emocje zwiodą, jakieś mamy pomysły, to, zrobię tamto, a może dzisiaj w ogóle nie zrobię. I zamiast po prostu żyć z Bogiem według tego, co On mówi, to jest bardzo wiele jeszcze namiętności w naszych sercach, niepokoju, jakiegoś braku uzdrowienia emocjonalnego, duchowego i to powoduje, że żyjemy niespokojnie, tak? Dlatego mamy gorliwie starać się żyć spokojnie, gorliwie starać się swoje życie uporządkować go, żeby ono było poddane Bogu w każdej kwestii, żeby dbać o swoje sprawy i pracować własnymi rękami. Szczególnie w kościołach naszych mamy wiele osób, które jakby liczą na to, że inni będą im pomagali, bo oni są biedni, bo oni nie mają, bo im się należy, no bo przecież oni są z takiej rozbitej rodziny, albo są chorzy, albo im się noga powinęła i wiecie, jakieś różne są takie argumenty w naszych głowach, że nam się coś należy, bo my mamy jakieś deficyty. Inni ludzie mają łatwo, tak? Inni ludzie to mają szczęście. Oni mieli łatwe życie, oni mieli spokojne domy, udane dzieciństwo, oni mają pieniądze, oni mają zdrowie. Wszyscy coś tam mają, a ja nie mam. Ja jestem poszkodowana, więc dlatego mi dajcie i mi pomóżcie i się o mnie módlcie. I ja jestem tutaj bardzo ważna, ponieważ mi tu brakuje. I oczywiście jakby nie ma nic z tym złego, żeby pomagać innym ludziom i czasami jesteśmy w takiej sytuacji, że naprawdę potrzebujemy, ale problemem jest, jeżeli mamy taką mentalność, która jakby każdego dnia nas przekonuje, że my potrzebujemy pomocy od innych ludzi. Bóg chce nas przenieść, wierzę, z takiego myślenia, mi się należy, ja jestem biedny, ja nie mam, mi dajcie, do miejsca, w którym mam wszystko w Chrystusie, jestem uzdrowiona Jego krwią, jestem ubogacona wszelkim błogosławieństwem niebios i mam siłę, czas, chęci, żeby pomagać innym ludziom. To nie jest miejsce, w którym nie mam potrzeb i braków. Nadal mam potrzeby i braki. To nie jest tak, że jest idealne to miejsce. To nie jest idealne miejsce. W idealnym miejscu to dopiero będziemy w niebie. To jest miejsce, gdzie nadal są te same braki, te same potrzeby, ale moje myślenie jest inne. Moje myślenie jest skierowane na to, co mówi Bóg do mnie, a nie co mówią okoliczności i co mówi materialna strona mojego życia. Ja spotkałam w Pakistanie, w fabrykach cegieł, ludzi tak biednych,
tak biednych, że nie stać ich było na buty. Chodzili boso cały rok. Nogi w glinie ubabrane. Ludzie, na których ubrania się strzępiły, bo nie mieli nic na zmianę. A pomimo tego wielbili Boga, nie tylko śpiewając Jemu, nie tylko Go wielbiąc modlitwami, ale kiedy przesuwał się koszyk z darami, to dawali jakieś grosze, które oznaczały, że nie zjedzą kolejnego posiłku, bo chcieli uwielbić Boga tym, co mają. Byli tak uczeni, że chrześcijanin to jest ktoś, kto ma, kto jest silny, kto jest bogaty, kto wie, do kogo należy i nie czeka na pomoc, ale daje i pomaga innym. I wiecie, to jest niezwykłe i to jest wzruszające, bo my często tutaj w Polsce mamy o wiele, wiele więcej, a ciągle myślimy, że my nie mamy, że jesteśmy biedni, że ktoś nam powinien coś dać. I teraz ja w tym wszystkim nie mówię, że nie mamy brać i że to jest naturalne, że czasami jesteśmy w potrzebie, ale żeby przestać o sobie myśleć jako o biedakach, jako o grzesznikach, jako o tych, którym ciągle nie wychodzi, o pechowcach, o słabeuszach, o tych, którzy przegrywają, bo to nie jest chrześcijaństwo. To nie jest chrześcijaństwo. Bóg nas uczy czegoś innego. On nas uczy o naszej nowej tożsamości, że jesteśmy teraz świętymi, odnowionymi dziećmi Bożymi, które, list do Efezjan, pierwszy rozdział, które są ubogacane wszelkim bogactwem duchowym na wyżynach niebieskich, które siedzą razem z Chrystusem tam, które mają udział w dziedzictwie świętych, które dzieciaki, które skakują Ojcu na kolana, naszemu Bogu, który jest naszym tatą, Bogiem Wszechświata. Tak więc nasze dziedzictwo jest wielkie i potężne. I nawet jeżeli nam brakuje czegoś materialnie, to duchowo mamy wszystko. I wystarczy, że prosimy, że się modlimy, że szukamy Boga i On nam udziela. On nam błogosławi, On nam przysyła podarunki, On nam przysyła różnych ludzi i pomoc z nieba. I dlatego my również możemy pomagać innym. Wiecie, i ja wierzę, że taka zmiana mentalności musi się w nas dokonać. W miarę jak poznajemy Boga, zaczynamy widzieć więcej rzeczy niż tylko te materialne. Zaczynamy widzieć rzeczy duchowe i one nam zaczynają jakby zmieniać perspektywę, tak że przestajemy chcieć brać ciągle, brać i szukać, gdzie mogę wziąć i zaczynamy chcieć dawać. Dawać nawet, kiedy nie mamy. I wtedy się okazuje, że jednak mamy i dajemy, i jeszcze więcej dajemy, i jeszcze więcej dajemy i mamy coraz więcej. Boże, ja wiem, że to tylko Ty jesteś w stanie dokonać zmiany tej naszej tożsamości, tego, co mamy w głowach, tych przyzwyczajeń myślowych o sobie. Ty nas uczysz tego, by nie definiować siebie po tym, co się nam dzieje albo co nam ktoś zrobił, tylko po tym, co Ty o nas mówisz. A Ty o nas mówisz rzeczy dobre. Masz o nas dobre myśli, masz dobre myśli odnośnie naszej przyszłości. Ty nam zapewniasz wszystkie rzeczy, które są nam potrzebne w duchowy sposób. Ty nam błogosławisz, Ty zawsze jesteś z nami. Mamy zawsze pod dostatkiem radości, miłości i pokoju. Jeśli trzeba, to dajesz nam rzeczy również materialne, po to, żebyśmy mogli błogosławić też innych. Żebyśmy nie brali ciągle, ale mogli dawać, mogli użyczać innym. Ty uczysz nas też pracować swoimi rękami. Kierujesz nasz wzrok na to, żebyśmy nie czekali, że ktoś nam coś da, ale żebyśmy sami pracowali. Żebyśmy gorliwie szukali życia, w którym możemy być zaangażowani, w którym możemy dawać, wysilać się, szukać, pukać, a nie tylko płakać, że nie mamy. Ja Ci dziękuję, Boże, za to, że Ty zmieniasz nasze patrzenie na te sprawy, że Ty uczysz nas pracowitości, uczysz nas wyrzeczenia się jakiejś przyjemności, czy odpoczynku, po to, żebyśmy mogli być podobnymi do Ciebie, żebyśmy mogli we wszystko obfitować i pomagać innym. Dziękujemy Ci za to. W imieniu Jezusa. Amen. Amen, amen, amen. Kochani, błogosławię Was bardzo serdecznie. Dziękuję za ten poranek. Czekam już teraz na Wasze komentarze. Mam nadzieję, że dzisiaj nie uderzyłam w żadną nutę, która byłaby dla Was bolesna. Wszystkie zresztą słowa, które wypowiadam, mówię również do siebie i czasami jestem taka zdumiona, wow, po nagrywaniu takiego filmiku. Boże, to słowo było do mnie. Wow, niesamowite. Potrzebowałam tego usłyszeć. Bo to nie jest tak, że ja wszystko przygotowywuję wcześniej, tylko po prostu mam werset i na podstawie tego wersetu modlę się i Bóg mówi
wypływają pewne słowa, a potem się okazuje, że to jest również nauka dla mnie. Kochani, dziękuję Wam za ten poranek. Do zobaczenia jutro. Pa, pa.